Cześć wszystkim, po raz Pasteria 2. Losowanie wskazało dzisiaj na Pasterię. Mamy Summer, wow. I co, paradę sobie obejrzyjmy? No, jak już ją kliknąłem, to sobie obejrzyjmy paradę. Podczas parady ja się rozłączam. Ok, parada przeszła. Summer Luau ciąg dalszy. Ok, tu nic nie ma nowego, co byśmy chcieli wykorzystać. Więc zaraz zaczynamy dzień. Dzień kolejny. Mamy odblokowanego Coopera, ananasowy sos i dzień jest 19. Sobie porobimy makarony, może akurat wszystkie będą wykorzystane. Ok, zaczynamy od spaghetti. Ok. Czyli... Już nie wiem, czy nie będą właśnie te makarony. Czy akurat nie będzie tak, że któryś klient właśnie zamówi makarony te i mało zagotowane. Zaraz się okaże. Sobie żujesz gumę, fajnie. O, muszelki. I muszelki dobre są nastawione. Ok. Teraz to. No i to. Pierwszy raz w Pasterii zrobiłem takie coś, że ponakładałem makarony i teraz je wszystkie powydaję. Ok. No tak. A ja nie mam klienta od tego. A chyba, że właśnie ty to zamówisz. Czy dobrze pamiętam, ty takie coś zamawiałeś? Dokładnie. Chuck zamawiał te makarony. Czyli akurat się makarony zgadzają, ale sos już nie. Ok. Na razie nie mam jakby właściciela dla jednych makaronów. Na pewno ktoś za chwilę przyjdzie od tego typu makaroników, które są... Jakie są? To są makarony... te... Jaka jest nazwa na te makarony? Nie mogę sobie przypomnieć. No te makarony... No i dalej nie mogę sobie nazwy na to znaleźć. Ok, muszelki. To, tak. Ok, trójeczka leci. Dobrze. Ile tam perfektów? Teraz ma brązowy. 22 perfekty. Czyli widać, że one łatwo nam wskakują. Ok. Teraz tutaj Crusida. Mozzarella. Okej.
Okej, okay, i teraz tu. Akurat widać, że nie jest to zbyt ładnie ułożone. 6 osób przychodzi dziennie, czyli tu będą makarony. Dokładnie. Te, które są przygotowane, a nie miałem klienta do nich. Udało się wykorzystać wszystkie makarony, które przygotowałem. Jeszcze będą jedne makarony do przygotowania. Dobra, nie to, to jest parmezan. Patrzymy na dwójkę. A to do kogo? Chyba spod czwórki wziąłem ten chlebek. Okej, okay, no to teraz nałożymy tutaj sosik. Jak się nazywają te makarony? Bo może to mi podpowie, jaka to była nazwa tych makaroni. Po prostu no, normalne, zwykłe makarony. Chyba żadnej specjalnej nazwy na to nie ma. Kiełbaski pyk. O! Trochę nie wyszło z układaniem tego, ale mniejsza o to. Dobra, jedziesz. Wydajmy to, bo zaraz tu nie będę miał stówki. No, już nie ma. To byłby perfekt. Okej, okay, tu jeszcze nie zdążyło spaść jakoś mocno. A jednak 100% już tutaj się nie udało utrzymać. Okej, okay, teraz tak. W zasadzie nie ten chlebek. Chlebek tak, ale nie do tego zamówienia. Czyli trzeba... Nie tu. Muszelki. Polać sosem. Pomidorowym. Mozzarella. No i... wieczereczki. Dzięki. Nie. Dokładnie. To jest to. No tak. To nie ten sposób. Żółty już, widzę kolorek. No tutaj nie ma światełka jakby, nie? Nie nastawiłem dzwonka. Akurat są makarony w miejscu, gdzie nie ma przyspieszacza. O, chlebka sobie też nie przyspiesza niestety. Ale może się uda perfekt. No nie, to nie tak łatwo. Okej. Okay. Ten chlebek jeszcze nie ma co wstawiać. Chlebka. Okej, okay, woda wykipiała, biały sosik. Okej, okay. No i chlebek. Użyjmy przyspieszacza. Już. A jeden jedyny perfekt z tego dnia. Okej. Okay. Rang 12. Ile punktów? 1500, okej. Okay. Burger Zilla, gwiazdka trzecia. Ok. To był dzień 19, do zobaczenia w następnych. I tyle.
Okej, okay. No to cześć.